Cześć, tu Ktosiek. I zbliża się chwila, co zapowiadałem wcześniej, że zakupiłem rośliny z Invitala. No i będzie czas na zasiedlenie roślinami właśnie tego nowego zbiornika. Zobaczymy, jak to wyglądają te rośliny po przesyłce. Przesyłka to już drugi raz zamawiam z Invitala. Zobaczymy, jak teraz będą rośliny wyglądać, ale przesyłka bardzo szybka. I właśnie o to mi chodziło, żeby rośliny przyszły jednego dnia od jednego dostawcy, żeby tam wszystko na raz zasadził. Rośliny są dosyć drogie, więc nie można tak sobie pozwolić na to, żeby część posadzić, a później część, żeby najlepiej wystartować z jak największą liczbą roślin, więc postarałem się zakupić jak tam najwięcej mnie pozwoliło, bo rośliny te są dosyć drogie, bo to są te rośliny wolnorosnące, anubiasy, mikrozorium i bucefalandry kupiłem, więc te rośliny nie są tanie i mam nadzieję, że się dobrze przyjmą i że będą dobrze rosły. Dobrze, to zabieramy się za odpakowanie. No i wygląda, że wszystko mniej więcej zgadza się z zamówieniem. No, na przykład tutaj bucki. Zamówiłem kilka odmian. Tutaj są jeszcze dwie. No, tutaj Anubias 1 i Mikrozorium Mini. Takie jedno. Jedna sztuka. Tutaj większe rośliny troszkę. Tutaj taka większa Hydrophylla pinnatifida, Mikrozorium, Pteropus, takie trochę większe, jakiś Anubias i Rotala, to taka nowa odmiana Rosilla Orange Juice. Zobaczymy, jak ona będzie, jak się wybarwi, jak się przekształci w formę nadwodną. No i tutaj są też kolejne Anubiasy i jeszcze umówiłem Eleohari z Vivipara. To sobie tam z tyłu posadzę jako tło. A i tutaj ostatnie, tu jest właśnie ta Ludwigia Super Red Mini Anubias i tutaj takie dwa Anubiasy większe widzę, że nawet z kwiatkami, ze sporym kłączem. I najpierw odpakuję ten mikrozorum. Zobaczymy, jak wygląda. Tak wygląda. Dosyć ładna sadzonka. Dozor mini. Tak wyglądają po oczyszczeniu. Tutaj to dozor większe i to małe mini. Dosyć ładne sadzonka. Duże kłącze, dużo liści. Mikrozorum myślę, że gdzieś tutaj mieszczę w środkowej części i tutaj bliżej wylotu filtra. Teraz wszystkie Anubiasy, co przyszły w paczce. Dwie sztuki Anubias Nana, taki zwykły. Dosyć ładne sadzonki. Tutaj
duże kłącze, dwa Anubiasy też Nana, ale mini, takim miniaturowa wersja, takie sadzonki, Nana, Anubias Nana Bonsai, coś podobnego, tylko że tutaj taka troszkę gorsza sadzonka, jakieś liście i pojedynczo Anubias Faxing, coś takiego, Anubias Barteli, to też dosyć fajny, i Anubias Golden Point, to dosyć ładna sadzonka, duże kłącze. Dobra, zabieram się do czyszczenia i mocowania w akwarium. I te największe sadzonki Anubiasa tutaj na dole, żeby miały najwięcej miejsca, i tam też na dole postaram się poumieszczać te inne sadzonki, a budki troszkę wyżej, żeby miały więcej światła. Anubias Golden Coin po oczyszczeniu. Ładna sadzonka, duża. Tego Anubiasa tam bardziej z tyłu umieściłem. Golden Coin. Anubias Paxing. Taka sadzonka. I do umieściłem tutaj z przodu, przykleiłem. Anubias Barteli Nana Petit. I tutaj jest taka też mniejsza odmiana. Fajny, długi. I tego Anubiasa umieściłem tutaj na dole. Anubias Nana Mini. Tak z dwóch koszyczków takie rozdzieliłem na cztery takie sadzonki ładne. Tutaj taka większa. Tego Anubiasa w kilku miejscach. Tutaj w tym. I tam z tyłu. Tutaj na górze i tutaj na tej półeczce. I ostatni Anubias Nana Bonsai. Tutaj jedna taka troszkę większa sadzonka. Ta jedna to taka była gorsza. Troszkę mniejsza. Ten ostatni to tutaj na półeczce takie posadziłem i tutaj z tyłu też na łączeniu korzeni budzę falandry. Ta pierwsza to jest Bibilis Red, następnie Katerina, coś takiego, kolejny Wave Green, taka, Tie Red, następna, takiego, następna Sin Tank, taka, i Mini Red, dwie sztuki, takie. Tak wyglądają sadzonki i będę je oczyszczał. Budzę falandra Mini Red i tak wyglądają sadzonki. To było tutaj podsadziłem w tym miejscu u góry. Ludwigia Super Red. Tutaj taka sadzonka z koszyczka. Będę tą roślinę chciał na korzeniu posadzić. I ta Ludwigia, tutaj ją poprzyklejałem tam tymi czubeczkami. To jest taka półka fajnie oświetlona pod wodą. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Zobaczymy, jeśli się nie sprawdzi, to zawsze można przesadzić jakieś budki, czy rozdzielić i posadzić. Bucephalanda Sintang. Bardzo ładna sadzonka. Zdrowa. Chyba ta najładniejsza z wszystkich. Bardzo mi się podoba. Posadziłem tutaj na samym środku. Jakoś tak mi podoba się w miarę. Na razie zobaczymy, jak będzie się tutaj sprawować w tym miejscu. Bucephalandra Tie Red. Też dosyć fajna sadzonka. I tą
usadziłem tutaj, też prawie że najbardziej oświetlonym miejscu. Zobaczymy, jak to się będzie. Thai Red nazwa, więc może czerwone. Potrzebuję może więcej światła, nie wiem, jeszcze nie mam doświadczenia z buckami. Cefalandra Wave Green i też ładny zielony kolor. Tutaj mi się oderwało, jeszcze taka malutka szczepeczka będzie. I tego bucewka, bucefalandra rozdzieliłem tutaj trochę, tutaj, tutaj. Cefalandra Katarina i ten w tej chwili taki najmniejsza sadzonka z tych wszystkich, co mi przyszły. I tą sadzonkę też posadziłem tutaj na środku. Już tak się zdaje, że jest dużo miejsca, ale zaczyna brakować. I ostatni, Bucefalandra Babilis Red. Tutaj też nie jest za duży, ale taki inaczej troszkę porozczłonkowany, trochę mi się tego, to będę w kilku miejscach go tak, może takie na mniejsze kawałki spróbuję ten po prostu. I ostatni bucek troszkę porozdzielałem tutaj. Tutaj taki mały i tutaj, o tutaj w tym miejscu. I tam jedną taką sadzoneczkę mniejszą z tyłu. Tak wygląda już po wszystkich epifitów po wsadzeniu. Szybko się teraz jeszcze tam z tyłu posadzę te rośliny i zalewam, bo żeby to już dłużej nie trwało, filtry potrzebują już ruszyć się. Elo Harris, Vivipara, taka sadzonka, fajna nawet. Hydrophilia pinnatifida. No to nie wiem, czy nie przesadziłem z tymi roślinami. No naprawdę ładne, duże sadzonki. Rotala Russilla Orange Juice. Też dosyć spora kępka. Oczywiście to jest roślina nadwodna. Ona tak później nie będzie wyglądać. Będzie przeobrazi się. Będziemy, zobaczymy później. Staurogeia Repens. No nie jest taka za duża, ale to jest mała roślina. Jak mam nadzieję, że będzie coś rosła, to wtedy do drugiego akwarium też zasili. I zaczynam napełnianie. Woda jest RO z mineralizatorem Qualdrop. I tak wygląda akwarium świeżo po zalaniu. Jeszcze zostawiłem ten drugi filtr na razie, żeby tam wspomagał, tam zebrał coś tam, a później go usunę. No i jak wyglądają rośliny? No, chyba przesadziłem trochę z tą ilością tych roślin, ale zobaczymy, bo lepiej mieć więcej niż mniej. No. Zobaczymy, ile to później przeżyje, mam nadzieję, że wszystko, no bo to dosyć się takie są droższe rośliny. Te wolno rosnące, więc zapraszam do komentowania, jak się podoba, jak wygląda zbiornik. Później się proszę, komentujcie, łapki w górę, jeśli komuś się nie podoba, to też łapka w dół i proszę napisać, jeśli coś nie tak. I zapraszam do subskrybowania. Na razie trzymajcie się.